Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony, z firmy Mavcar. A dzisiaj dla Państwa nagrywam Hyundai'a X35, czyli jeden z bardziej poszukiwanych samochodów na rynku wtórnym. No bo się nie oszukujmy, jest to średniej wielkości SUV w dobrej, rozsądnej cenie wedle innych marek, na przykład niemieckich czy japońskich, które są w sumie praktycznie, można powiedzieć, zaraz najdroższe po klasie premium, Mercedesie i reszcie. Tutaj bardzo fajny egzemplarz, bo jest to auto od pierwszego, jedynego właściciela w briefie, z bardzo niskim przebiegiem. Auto ma 158 tysięcy z tam potwierdzeniami, czyli na jak na 13-letni pojazd i dwulitrowego diesla przebieg według mnie jest bardzo mały, bo to wychodzi około, można powiedzieć, troszeczkę ponad 10 tysięcy rocznie. Przy okazji można też dodać, zaraz Państwu go to nagram, że auto jest bezwypadkowe, zmierzę go miernikiem, będzie wszystko widać jak na dłoni. Jeszcze z fajnych spraw, nie jest to taka biedna wersja, jak to czasami potrafiły być tych Hyundai X35 czy Kia Sportage. Tutaj mamy bardzo dobre wyposażenie, jak na pierwsze lata produkcji, bo jest szklany dach, przyciemniane fabrycznie oryginalne szyby, hak, czujniki parkowania, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, alufelgi i jeszcze parę kilka drobnostek, o których opowiem wewnątrz pojazdu. Tarcze macie świeżutkie, podejdę tu do nich bliżej. Widzicie, w bardzo ładnym stanie. Ogólnie też to też bardzo fajny kolor, nie taki się brudzący, to nie trzeba go tak często pojazdu pucować, żeby wyglądał tak dobrze, na przykład jak biały czy czarny. Jak widzicie na filmie, nie jest nigdzie skorodowany, nie jest też nigdzie poobijany. Widać, że poprzedni właściciel o niego dbał. Cóż, reszta chyba do opowiedzenia wewnątrz. A, no jeszcze mi się przypomniało, że ma automatycznie składane lusterka i dostęp bezkluczykowy, który możecie sobie zobaczyć na klamkach. Ma takie przyciski. Sobie klikniemy to i auto nam się zamyka. Wygodna sprawa, gdy idziemy z zakupami. Proszę bardzo, tu mamy książkę serwisową, pierwsze wpisy w Hyundai'u, dalej tutaj następny wpis i jeszcze jest karteczka pod maską późniejsza, która nie jest tu wbita. No i mamy do niego przegląd techniczny, robiony przy 155 i ważny do grudnia 2023 roku. Więc tutaj jak najbardziej macie potwierdzone przebiegi tego pojazdu. Przejdźmy sobie zatem powoli do wnętrza. Mamy klimatyzowany schowek. Tutaj spójrzcie się akurat, jak wyglądają fajne półskórzane fotele w nim. W sumie najlepsza opcja, bo nie grzeje w tyłek, a też to wygląda ładniej, można utrzymać czysto. Dalej panorama dach, otwierany jest tutaj tym przyciskiem. Proszę bardzo, dalej druga jego część. Przechodzimy sobie tutaj do środka. W lusterku, za lusterkiem czujnik deszczu, czujnik zmierzchu. No i tu jeszcze miejsce, żeby okulary sobie schować. Dalej konsola środkowa, radio z Bluetooth MP3, więc można sobie podłączyć telefon i pogadać. Klima też nie zawsze w tych autach jest automatyczna, dwustrefowa, tutaj taką właśnie mamy. No i przy okazji grzane fotele na przodzie i przy tak rzadko spotykane grzane również na tyle. To się rzadko zdarza nawet w autach klasy premium. Tu wyjście na media, jak widzicie AUX, iPod, USB, sześciobiegowa skrzynia biegów, no to się przydaje, bo w tych benzynach są dwulitrowe, gdzie ludzie też nie pytają, jest tylko pięciobiegowa i gdy ktoś często jeździ na autostradzie, no się to po prostu przydaje szóstka. Dalej, duży podłokietnik, tu macie miejsce na ten dostęp bezkluczykowy, żeby sobie schować od czasu do czasu kluczyk, żeby musiał złapać te, jak to się mówi, fale, bo po jakichś tam otworzeniach po prostu on potrzebuje być chwilę w tym. Tutaj miejsce na dwa duże kubki,
start stop niezużyty, widać, że przebieg tutaj nie był często za samochód palony. Dalej licznik, na liczniku nie ma żadnych błędów, sobie samochód ładnie pracuje, nie faluje. Kierownica ze sterowaniem Bluetooth i połączeń głosowych i radia i oczywiście tempomatu, tutaj macie sterowanko. Dalej przycisk, manetka od świateł automatycznych i od wycieraczek automatycznych. Tutaj wyłączenie ESP i pomoc jazdy ze stoku. I teraz lewa strona, przycisk od składania lusterek, proszę bardzo, ładnie nam się tu zgięły i już je rozkładamy. Cztery elektryczne szybki, centralny, tutaj boczek też ładny, niezużyty, skórzany, tak samo jak i u mnie, też to jest mięsiste, fajne, niewysiedzione, przyjemny samochodzik, kilka airbagów, cóż jeszcze, z tyłu oczywiście ISOFIX. No i chyba to wszystko o wnętrzu pojazdu. Podświetlenie fajne jest w Hyundaiach, mi się podoba, możecie sobie ładnie, to jest taki ala neonik, to sobie tak wygląda. Chyba jeszcze warto dodać, że na pewno te auta są dobre do jeżdżenia po jakichś tam miejscach, gdzie jest naprawdę kiepska droga, bo nie wszystkie SUVy dają sobie radę na takich nierównościach, niektóre są po prostu sztywne, zwłaszcza z tych nowszych SUVów, a tutaj zawieszenie jest takie, że ładnie wybiera nierówności, jeżeli ktoś na przykład mieszka poza miastem, gdzieś na wsi, fajnie się ten Hyundai sprawdza, bo nie jest aż taki wysztywniony, troszeczkę bardziej pod amerykańskiego klienta. Cóż, to mamy tyle z głowy. Zapraszam Was do polubienia tego filmiku, zostawienia sobie subskrypcji, bo będą wpadały nowe fury, zajrzenia też na moje media społecznościowe i na moją stronę. Jest to mavkarautomoto.pl, a Instagram to mavkarauta. No i pamiętajcie, auto możecie dokupić sobie u mnie gwarancją na rok czasu, nie macie 2% wzbogacenia w urzędzie skarbowym. No i jeżeli nie macie jak dostarczyć auto do domu, mogę w rozsądnych pieniądzach zawiesić je na lawecie lub też zarejestrować i sprzedać Wam zarejestrowane. Pozdrawiam, cześć!